Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Far Cry 5, Dalekie Krzyki 5 i dokonujemy różnych odbić, na przykład takich różnych tutaj środo... Ojejku, ale gościowi pękła głowa. Pękłeś śmieciu jak staw co pękło czyim rodzicom. Ja sobie wziąłem zwiększoną odporność na... Na żarty o woźniaku. To jest fajna misja, będziemy tu podkładać miny, które będziemy musieli bronić przez jakiś czas. Ej, powiem ci, że naprawdę fajna architektura tutaj jest w Montanie, bo pozwala na wielopoziomowe potyczki. Nie tak jak, wiesz, miałeś jakąś płaską sobie wysepkę i tyle. Tylko jak chce się jak snajper ze snajperem postrzelać, to mogę. Odczuwam z tego chorą satysfakcję. To jest naprawdę najlepszy teren, w jakim mogli zrobić Far Cry'a i powinni naprawdę bardziej rozwijać tą gierkę jakimiś naprawdę DLC-kami, że nie wiem, chodzi o jakieś side stories, że co się wydarzyło tutaj zanim my przeszliśmy. Ale chcesz żart na ten temat? Mogę ci sprzedać jeden. New Dawn to jest takie DLC dokładnie na tym samym terenie, haha. O Jezus. Przepraszam, ten żart tutaj zjebali był słaby. No to New Dawn, kurde, zjebali wszystko faktem tego, że jest to właśnie ten to post-apo świat. Te bronie jakieś powykrzywiane. Ech. Nie, powiem no tak, proszę was, moi drodzy. Zajebiście by było, jakby ten nóg był wysadzony przez Josepha Seeda i tylko właśnie na terenie Montany. Ale tak naprawdę do totalnego chaosu z Mad Maxa nie potrzeba bomby nuklearnej. Wystarczy na przykład odcięcie jakiegoś surowca kluczowego, na którym opiera się kraj. Paliwo na przykład. Mad Max na przykład, oryginalnie ludzie myślą, że o, to jest świat po bombie nuklearnej. Nie, ta fabuła została dodana dopiero w trzeciej części, jakby z tymi dzieciakami w samolocie. A tak to do tego momentu, to była po prostu Australia, w której przez wojny tych szejków arabskich właśnie... Zabrakło paliwa, które było dostarczane do Australii. I to doprowadziło do szaleństwa pośród ludzi, że zaczęli od siebie wykradać, no i bardzo szybko doprowadziło to do chaosu. I najlepsze jest to, że to jest bazowane na naprawdę wydarzeniach, prawdziwych wydarzeniach, które wydarzyły się w latach 20, że zrobili fejkowe ogłoszenie w radiu, że zabrakło paliwa. W przeciągu jebanego tygodnia doszło do 12 morderstw w malutkim miasteczku, na którym ogłosili to, zrobili to ogłoszenie. To jest niewyobrażalne. Dobra, ja postawiam miny zbliżeniowe w tych miejscach kluczowych. Spoko, ja tam rakietami na razie edukuję towarzystwo. Ty, na plecach gdzieś ktoś. Tak, widzę. Na ziplinie. Już nie. Najlepsze jest to, że ta mina wybuchła kolesiowi w twarz i nie ma najmniejszego problemu. O, helikopter. To może jednak nie był helikopter. Ale mi baseballem zajebał. Leżyć. Właśnie mi się chyba też jakiś siusiaczek zakradł. Jak coś to na razie wycieram mną podłogę. Albo ja się wycieram podłogą. Jakbyś chciał ze mną zbić pionę, to byłbym wdzięczny. Oczywiście, biegnę już przyjacielu, towarzyszu. Wygodnie się leżało, ale trzeba wracać do roboty. Chyba się lepiej w środku. No właśnie, chyba zaraz wezmę... Okej, całkiem ostro. Jakiś helikopter nas taką ostrą amunicją tu pruje, czy co? Gdzie tam rozbroję bombę? Na górze. Dobra, idę. Nie, zajebę mu. A, siema. Nie, gdzie? Tam rozbra. Dobra. Odstrzelony. Jestem mistrz snajper, nie? Właśnie ja tutaj też widzę jednego snajpera. I drugi mnie skrócił. Ale przynajmniej snajpera zdjąłem, więc nie, jest źle. Tak jest, jak się gra na trudnym i gra się jak ciota. Ty se poradzisz, ja tam jest wysadzeni, kurde. O, jakiś gościu na mnie jest po lewej za śmietnikiem, wspina się, jest wystawiony plecami, możesz go łatwo zabić. Wystawiony dupą to ja jestem tutaj w tym momencie. Czekaj. No to trochę dupa. Gościu zaraz jest po mojej prawej, uważaj. Witam. Przerwał mi animację, zajebiście. Animation cancel. Elegancko. Dobra, ja robię. Nie mam już min tych zbliżeniowych. Ja powinienem jeszcze chyba mieć. Tak, mam w razie czego. Ładunki zbliżeniowe. Dobra. Dobra, tamto chyba granat trzeba będzie odrzucić towarzyszom. Co oni tacy niewybuchowi jacyś? Okej, jednak wybuchowi.
Hej! Hej! Dobra, wydaje mi się, że helikopter powinienem był w stanie być strącić, jakby... Ty możesz zastrzelić kierowcę. No kierowcę. Właśnie to zrobiłem. Dobra, to leć bombę rozbroić i potem mnie pobij. Zaraz, bo mnie tutaj jakiś baseballista. Lecę do ciebie najpierw. Bo niestety nie mam mojego kluczowego shotguna do obrony, więc teraz już jestem kijowym graczem. Dobra, spokojnie. 40 sekund. Tak. Stay sharp. A, zestrzeliłeś typa, dobra. Tak, 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 bo ja cały helikopter zrzuciłem, żeby gościa przy ten rozbroiło, że tak sobie zrobił. Zrzuć sklejkę! To jest niesamowite, że te moje eksplozje nie detonują tych bomb, które tutaj są. Kurczę, jaki hardscoper zasrany, no. Ja ci kurwo dam tutaj gmerać. To wisi na facecie, jest cienkie i chce pogmerać przy bombie. Hu hu! Ucieczka! Hell yeah! Au, snajper! Nie strzelaj do mnie, jestem spadochroniarzem! Gdzie ten chuj? Tutaj jest, dobra. Odstrzelony w banie! Pięknie. Action is coming! Dobrze, mamy helikopter. No i gdzie jest Dick Justice? Okej, jest. This is how we do action in Uganda. A czy dostalibyśmy dodatkowe punkty, jakbyśmy nie patrzeli na eksplozję? Nie, ale byś miał mniej wyświetleń na YouTubie. Nie da się mieć mniej, Bakayaru. Nie mówię po czesku. Ej, zgadzam się, cokolwiek mówisz. Dokładnie, jesteśmy pionierami. Mamy chyba tańsze tworzenie dynamitu. Jeśli tak, to zajebiście, tak, dynamit ulepszony, wymaga mniej, no to pięknie, to będzie więcej przerzutek. Co więcej, o, patrz go, już nie ma. Co więcej, tam mamy przedmioty na górze. Właśnie tutaj też widzę, że są jakieś drzwi, że zamknięty potrzebny klucz. Czy spawarką mogę to rozspawać? Mogę, genialne. A ja idę z kolei do jaskini, które tam były, bo tam chyba dynamit były jakieś inne przedmioty, jak pamiętam. Jakieś podstawowe. Dynamit. No, zawsze coś. Jest safe, czyli zajebiście. Nie dość, że jedne drzwi zespawałem, to teraz safe. Ja sobie przeszukam ich ciała. A w safe'ie mam money. Tutaj... No. Jak będzie następny save, to będę chciał zrobić jeden śmieszny żarcik. Wysadzisz mnie podczas jak będę spawał, prawda? Nie, 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 nie. Zupełnie inną mam rzecz na głowie. Spodoba ci się. Okej, okay, mam nadzieję, że to będzie śmieszny żarcik, przy którym nikt nie ucierpi. Czego nie mogę obiecać akurat. Właśnie, tak czułem. Tak. Ja bym znalazł jakiś sklepik, bo chcę sobie mojego shotguna wyekwipować z powrotem. A to mogę ci dać, jak chcesz. Nie, 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 ty sobie miej tą dwururę. Zaraz zobaczymy, czy gdzieś tutaj w towarzystwie mamy jakiegoś zbrodniarza. Nie mamy. To... Chcemy helikopterem czy wózkiem inwalidzkim jechać? Autkiem. Prowadź. Właśnie staram się znaleźć na jakiegoś... Albo wiesz co, może po prostu fast travel sobie zrobimy i tyle. Oczywiście. No to lecimy. Myk, kurde, jestem najszybszym kierowcą. Dosłownie tak, taki szybki speed go zależy, że nagle widzisz Kościół i Jezusa Chrystusa. Po chwili jest. To nie jest Jezus Chrystus, to jest zbrodniarz wojenny, który molestuje. Joseph Seed, nożownik. O. Ja sobie tutaj zmienię na fajną brójkę, jako karabinkową. Spalone mięso. Smacznego. Solones, ja z chęcią przygotuję. Solones? Nie red dot, muszę zobaczyć jaki to był celownik ten na tej snajperce. Myk i to był celownik snajper, nie. What the fuck, czemu mam dwa niby? Nie, to był taktyczny, okej. Okay. I teraz wybrać tą brońkę.
nie jestem fanem karabinów, ale później będzie zdobyty tutaj samopowtarzalny, znaczy Boże, półautomatyczny, jeden fajny, który mi się bardzo podoba. Dobra, i teraz wybrać taktyczny. Czy jest dostępny? Snajperski, optyczny, red dot, taktyczny, jest. 1300 mnie kosztowało, ale co tam. I ten shotgun. Pytę. Hey, hey. Czy spas w tej części jest dobrą strzelbą? Jest no właśnie najlepszy, super szybki, super strzelający. Warto. Czyli mówisz, że spasie na wypasie. Uuu, tak, nawet z takimi żarcikami. Komediant ze mnie. O, muzyka z Far Cry 4. Should I stay or should I go? Hell yeah. Dobra, więc tłumik na strzelbę, powiększony magazynek. No nie, ja mam przecież tą amunicję, no. To sobie dokupię. Amunicja? Ja z chęcią dokupię. Amunicja przebijająca, no. Ona to w ogóle odblokowuje, że możemy ją w ogóle zdobyć. Dobra, amunicja... Gdzie jest amunicja? Jest, zapalająca do strzelby. Myk, to mnie najbardziej interesuje. Żeby mieć te parę pocisków, które są zapalające. Jak będzie jakiś pocisk do strzelby, amunicja zapalająca, myk. Dobra, kupiłem mapę kolekcjonerską z Wietnamu Wendela, żeby mieć te fajne rzeczy. A to będziesz... Tyknięci. A w ogóle ja mam strasznie dużo tych talentów, muszę sobie coś kupić. Zobaczmy. No kurde, 6. Ty to za should I stay, to może rzeczywiście copyrighta bym dostał. Tak teraz nie, dopiero ogarnąłem. Nie, bo ja śpiewałem na to, więc... Ale nie, jak później wyszedłem ze sklepu, to rzeczywiście ta muzyczka się tak ostro wzięła. Ktoś tam czeka na nas z questem. Kolego. Ej, co tam się dzieje? Dusi ci coś? Basior! Wilk! Skóra wilka! Obawiam się, że chyba zastrzeliłem tego człowieka, niestety. No, i tyle ten było. Ten koleś nagle agresywny jest wobec mnie. Już nie. Oj no, był wilk, to trzeba przez chwilę tam, wiesz, pokazać agresję. Partner został wykryty, no i nie jest dobrze. Niestety, stałem przy kolesiu i sprzedawałem rzeczy. To co, tego questa już nie ma? No nie, niestety, będziemy musieli poczekać, aż się towarzysz z respi. A nie, to rypać, jeżeli to było nic jakiegoś kluczowego... Jeżeli nie dał się zreanimować typiary, to po prostu było takie... Kurde. Co, zapukałem kulturalnie. Jesteś dosłownie jak taki typowy dres, któremu nagle się wyłączy... Jest... Jedzie na pogrzeb z rodziną, jakiegoś członka rodziny i takie... Wsiadaj Seba! I wsiada do auta i tak mu się nagle agresor załączył i nie wie co ma robić, więc uderzył kurwa w szybę i ją wybił. I takie... Co ty gnoju robisz w głąbie? I taki nie wiem... Ale to ja, to w zupełności ja. Właśnie opisałeś mnie i za mówienie o mnie zasługujesz na strzał. Do it. Nie, bo nie ma friendly fire'a. Już zresztą, wiesz, jesteśmy prawie u celu, to nie ma co cię odstrzeliwywać. A, dobra. Halo, panie pastorze? O, idealnie. Jestem idealnym kierowcą, nie? Czemu ci ludzie tutaj tacy zblazowani leżą? Deputy, przewróciłem się. Oficerze, nie mogę oddychać. Możemy porozmawiać? Pastorze, kochany. Ojcze święty. Znowu. Czemu się tak zrobiło czerwono nagle? Jakaś demoniczna moc przez niego przemówiła, albo flary na zewnątrz były, albo to ty. Co? Ja nic nie robię, nie wiem o czym mówię. Może światło się na moment zesrało. No słucham cię, panie pastorze, kochany. Okej, pójdziemy tam. Dobrze, będziemy wybaczać. O, to też jest fajna misja. Skok w bok. Oj, to tak... Boże, w ciebie włożę. O, jak go wybiło. Broń mi zamieniłaś.
A ty sama go nie możesz podnieść, koleżanku, że tak krzyczysz help me somebody? Nice. Dobra. Myślisz, że to się serio dzieje w Watykanie? Jest sobie papież z łopatą i tak do ministranta ciało Boże w ciebie włoży i łopatą przez łeb? Łopatą w dupę. O, kolega ma sprawę. Dzień dobry. Tak, kojarzę Larry'ego Parkera. O, to jest też super. Dobra, odkryliśmy Larry'ego. Johnny Mielony potrójnie. Dobra, idziemy. gdzie jest to? W drugim aucie. Okej, tylko ja na razie staram się oznaczyć coś w pobliżu. Clutch Nixon jest całkiem daleko. Najbliżej tak naprawdę mamy albo Larry'ego Parkera, albo... Dobra, my się ścigamy w takim wypadku. Tylko, że ty pewnie masz lepszą brykę. No. Ej, to jest oszukiwanie. Pierdolisz. Dlaczego? Zaznaczonego jedziemy, tak? Tak, do Preperski. Żeby więcej punkcików mieć. Ty jesteś szybszy. No właśnie jestem zdziwiony, jadę jakąś gównianą osobówką. How come, naprawdę. Na zakrętach? No, kurwa. Rzeczywiście, ty, jakaś zwykła osobówka jest lepsza, czuję się... Ale wiesz, ty może masz po prostu cięższą tą. Bez sensu. O kurwa! Ale ci manewr sprzedałem, kolego. Pierdolony, co on zrobił? To ty musisz go zestrzeć. Wytryk dalekiego zasięgu, skrytka preperska. Czekaj, ja złapię tego gnoja w tej cysternie. Okej, okay, ja złapię tego snajpera z łopatą. Kurwiu papieski, no. Bądź przeklęty, Ojcze Święty. Czemu mamy muzykę, jakbyśmy już coś odwalili? Nie, zbyt daleko od towarzysza. O kurde. A to... Bo ja cały czerwony jestem, jakbym oberwał. Wiem, wracam się. Jesteś zbyt daleko od swojego partnera, wracaj. Czy to tak wygląda toksyczny związek? Najwidoczniej tak. Seems like it. Cię jebałem. Ty, zamknięty od środka, czyli tego nie mogę. O, to jest zajebiste, bo musimy przejść totalnie na drugą stronę i strzelić w bezpiecznik po drugiej stronie. Tam jak jest ten właśnie zipline, co nas prowadzi. Okej. Okay. Już chciałem się wycwanić i ze spadochronem zrobić. Dam radę. Jakie wróg wezwał posiłki? To co, dzisiaj na obiad coś z Uber Eats? Co się kurwa dzieje? Patrz ten samolot po lewo! Patrz, co tu? Się z nim... Widzę, co jest grane? Co gościu robi? Co jest grane? Jakiego rzeczy przed chwilą odpierdalał w tej? No właśnie widziałem, że wjechał na wodę, a później na pełnej prędkości jakby w ogóle go nie wyhamowało. Oj, wyszedł sobie grzecznie, jakby nic nigdy się nie stało. Co za odklejka jakaś gruba. Używanie spadochronu to jest naprawdę ryzyko. Czy ktoś do nas z rakiety... Zgadza się. Tak. Zgadza się, jeszcze jak? Tak, a o co chodzi? O, kolejny kurwa. Jeden. Drugi. Ktoś jeszcze? I guess not. A pilot tego to był zwykły cywil, czaisz to? Słuchaj, to jest Montana, tak więc... O, jeszcze kolesiowa jest ze sprzedażą. No. Więc ja zapraszam tutaj pana snajpera. Panie, zaraz tym ziplinem tam odpłynę, bo się okazało, że nie jestem najmądrzejszym i najostrzejszym narzędziem w shopie. Chciałem wykorzystać sztuczkę ze spadochronu, ale spadochron nie ma takiej zwrotności, żeby takie numery robić. A tu się pojawił jakiś człowiek do pogadania. Jakiś sobie małpa. Przepraszam, tylko że to jest drabinę, kobitko. Musimy strzelić w bezpiecznik, jak prawdziwy człowiek małpa. Dobra. O, as auto, też fajne misje tam są. O, i alarm się włączył i trzeba tam zestrzelić, gdzie dosłownie pisze zdobądź. Zdobądź. Aż nie skończy się alarm chyba. A nie, to już chyba teraz możemy tam wejść, tylko po prostu alarm jest, bo jest zdobądź zawartość skrytki. Bo już zestrzeliłem tamto gówno, które trzeba było, a teraz jest zdobądź zawartość tak. Skrytki, to w takim wypadku zapraszam na skutyś.
Widziałeś ten skok? Nie widziałeś. Tak, widziałem, jak zanurkowałeś ładnie, jak człowiek ryba. Co mnie grywa? To nie słyszałem o tym zbrodniarzu. Czy to może to jest ten słynny medyk? Co? Co? Zaparkowałem. O! Ten co kurde jest po prostu... Monk. Strzelba z tumikiem jest cudowna. Ja tam lubię, jak jest głośny dźwięk wystrzału. Ale wiesz, co bym wolał zamiast spasa? Saigę. No. No niestety nie ma tu jakiegoś automata. No, a to było piękne. Ale wiesz co, to nie pasowałoby, patrząc na to, że to jest teren, w którym bardzo intensywnie straszono zimną wojną, więc jakakolwiek... No to USAS w takim wypadku. Tutaj jest kałach, ale kałach jest ostateczną bronią do zdobycia. I to akurat pasuje, że wiesz, broń niezawodna, którą jednak Amerykanie nie chcą promować. A taka AR-ka jest od razu na pierwszy, jako pierwsza rzecz do zakupienia. Duże łupy. Po dwa łupy ze zwierząt i roślin. Czemu? Nie, teraz muszę sobie koszt życia? Daj mi chwilę, muszę się zastanowić. Niszczycie pojazd. Właśnie, ja zobaczę, ile mam punkcików. 8 punktów. No to mówię sobie, wzmocnienie zdrowia sobie wezmę pierwsze. Przyda się, bo ginę jak szmata. O kurwa! Śmieć kurwa z rakietnicą był. God damn Billy Joe! Guess there's never... Ow! A teraz. Juuu, na wślizgu. Myk. Prosto w biodro. I co, to wszystko? Bo muzyka cały czas gra. Chyba, że już przestaje grać. Nie, już przestało. Okej. I to jest fajne, że te skrytki autentycznie mają jakąś większą tak, wizję. Jest jakakolwiek rzecz taka bardziej interaktywna, a nie na zasadzie okej, jest skrytka, bo skrytka i tylko tyle. Tylko pomyśl, nawet, jak się do tej skrytki dostać. Nawet fakt tego, że tutaj przeczytaliśmy tą notkę i w niej pisze, że ci kultyści piszą, że o, staraliśmy się tu dostać, ale za cholerę tak, nie wiemy jak. Bo grzesznicy są grzesznikami. Kiedy się dostałeś, to autentycznie oni przychodzą w masowej ilości. Możemy tą nawiedzony dom zrobić. Dobra, nawiedzony dom będzie tutaj gdzieś po prawej, nie? Czekaj. Czekaj. Where is the festival nawiedzonych jąder? Na prawo powinien być. Festiwal nawiedzonych jąder, what the fuck? Skrytka preperska to jest to? To jest chyba to tu. Dobra, to chyba fast travel będzie z zakładów, mi się wydaje, bliżej. Ja? Najbliżej tak naprawdę, albo z elewatora zbożowego. So long as we are closer to our target. Pytanie, za ile miesięcy będę mógł się spodziewać tej serii na twoim kanale? Nie mam już żadnych innych serii nagranych o zapas, poza tym co mam obecnie nagrane, więc... O, patrz, to jest to zdanie naszego moda, że się... są tak, że oni wojny potrafią odbijać. Nie wiem, czy to jest tak, że całkowicie, bo nie mamy tutaj komunikatów radiowych tak jak w Far Cry 4, więc chyba to są po prostu enkantery. Nie, tylko enkantery mi się wydaje, ze względu też na to, że gdybyśmy stracili te rzeczy, to by nam musiało RPG-i odejmować, a założę się, że gra nawet takiej funkcjonalności nie ma. Pewnie by ci się wykraszowała przy pierwszej próbie. Jutro. Dobra, jakie mamy tu pojazdy? Jest zwykły samochód, może być. Powiem ci, że ten Far Cry 5 jest całkiem dobry. W koopie się gra w niego przyjemnie. No, a na singlu to po prostu trzeba sobie troszkę modów naściągać. Nawet jeżeli nie chce się jakichś masowych, to na pewno najważniejszy jest ten rebalans tego życia tych bossów, czyli tych punktów. O, czekaj. No. Patrz. Jedź. Aha, bo już myślałem, że chcesz silo z gównem zniszczyć. Właśnie, tak, puszką go rozwalę. O nie, ta puszka się świeci. No to ciekawa puszka. Ale wybuch ten silos z gównem. Zniszczono silos. A z czym był silos? A to czekaj, nie, to zakręcamy, to my tym, torami ale chcemy pojechać. Ale muzyka się rozkochodzi, a słyszysz to? Mhm. Aż mi wywala uszy. Dawaj przez pola. Właśnie tutaj gdzieś tory powinny być, dokładnie. Jestem pociągiem. Złazić z drogi, torów. Ty no, gościu na tory wlazł, widziałeś to? No, pokręcony jakiś. Przepraszam, przeżył.
Dobrze, że pociągi nie potrafią zjeżdżać z torów, nie? Bo byłoby przesrane. Palony. Oj, my się palimy. Tam. Gdzie ty skręcasz? Znaczy nie, no ja na torach cały czas jestem, to oni wleźli na tory, widziałeś, mam to nagrane. Jesteś tym samochodem pociągowym, tak? No tak. Jestem szynobusem. Tylko czy czasami zjeżdżam z torów. Czy naprawdę jesteśmy podniesieni lekko do góry? Tak, i nadbuja dzięki temu, fajnie. Ta muzyka może mieć copyrighty, nie wiem jak głośno. O nie, w sumie nie pomyślałem. No dobra, trudno, będę na bieżąco reagował. Albo nie będę reagował. To teraz wiesz, no bajer. Nawet nie mam opcji wyciszenia muzyki, bo wszystko jest na jednym suwaczku. Czytaj. I teraz wejdźmy na górę, ale od razu nie klikaj tego guzika, to zobaczysz coś z spuki. Dosłownie będzie 16 spuki, 14 mi. Ej, to aż tak spuki może być? No, w ogóle tu save jest. To zaraz go zespawam. Hehe, boy. Mam ona. O, ciągle nie mam prosa różowego. Właśnie ciężko jest je znaleźć. Nawet nie widziałem, żeby na mapie było oznaczenie tych pastów. Ja powiem ci szczerze, najwięcej zdobyłem właśnie z zabijania kultystów z ich ciała, ale tutaj akurat, kurde, na terenie Fave jak najwięcej takich roślin można zdobyć. W sumie to ma sens, patrząc na to, że ona jest taką weed specialist. Ale jeżeli chodzi o... Bo tutaj, co ciekawe, na jej terenie absolutnie nie ma żadnych roślin tak normalnie leżących w takich dużych baczach. Ale takie duże bacze, że całe polany, które będziesz miał oznaczone na mapie, to znajdują się na wszystkich innych terenach. I teraz te tak. Manekiny zrobią coś z pupi? Nie, nie, nie. Jak klikniesz, od razu patrz się w to okno. Okej. Nie strzelam. Pa, kurwa. Ej, kto ta jest? No nie? To jest Seed? To jest jakiś duch. Nie mogłem go zastrzelić nawet. Ty, to ja nie wiem, czy ja tam chcę iść. Może schowam się w ścianie. Tu jakieś duchowe pudło. Dawaj, zrobisz takie showmańskie let's play w grę horrorkową, jakiś Far Cry 5, no jakiś kraj, to chyba jakiś młot do Cry of Fear 2, 3, 7. Ty, gościu lewitował. Co, był tam? Znaczy nie, bo tutaj tak naprawdę jest tylko jedna paleta, a on odchodził gdzieś tak, jakby była tam jakaś wyższa platforma. I właśnie dlatego jest duchem. Nie lubię takich rzeczy. Okej, okay, mam nadzieję, że się nie zespokuje. Dom strachu. Patrz, od tej pauzuje, o ręka spadła. Ej, Boże, to było straszne. A, on nie jest żywy. Mam szpadel, nie martw się. Nie lubię takich strasznych rzeczy. Jumpscary, skoczostrachy. Co mnie tu wyskoczy i wystraszy? Samochód. A nie! Najgorsze jest to, że nikt nie jest żywy. Ale się nie boję takich rzeczy na całe szczęście. Ale jumpscare, i co teraz na nie wyskoczy? Wow, demoniczny wilk. Z pupi. Do niego to mi szkoda amunicji. I co, odwróci się? O nie! Ej, czemu nie otrzymuje obrażeń od tego noża? Mogło być, no nie? No, ja bym w sumie chciał. O, miś. Ale demoniczny jest. Ty, wiesz co jest najlepsze? Ustaw się od boku i zobacz, że światło mu się przed oczyma pojawiają. No. Spooky. To jest naprawdę spooky. Brzmi jak ten potwór z Mołdawii, co ten gąciarz, co był owinięty w taśmy z sarniego żniwa. No, tylko wiesz co, czego mi brakuje? Żebym mógł sobie włączyć latarkę, kiedy chcę. To jest koń. Nie, to krowa na całe szczęście, okej. Okay. Jaka krowa? To jest pies. To jest hycel. Dobra, czy już przeszliśmy ten cały wychodek horrorowy? Tak. Ej, serio, tam się dało z tyłu wejść? No, nie, to się teraz otworzyło. Facet, a, okej, okay, bo już chciałem wykorzystać spadochron i się wkurzyć. I zobacz, to jest autentycznie krew i wszystko i to jest jego notatka, możesz przeczytać. Okej. Okay. O, The Ringu i... It. O, jeszcze jest telefon, który możesz odebrać i śmieszne rzeczy będą. Okej. Okay. Alo. Ej, to wściekły klaun, Małgorzata Dziedzic. Nie! Zginiesz z ręki! Zginiesz szalonego klauna! Najgorsze jest to, że wiemy o co chodzi. Bąk! Zestrzeliłem balonika It. Już ten clown Pennywise nie jest taki wise. To jest chyba ta koszuleczka a la Freddy Krueger. Chociaż nie, bo ona powinna być płaski. W ogóle szczury tu jakieś a la Freddy Krueger.
Boicie się Boga, trzeba się bać diabła, trzeba się bać tego, szalonego klauna. I bierzcie młodą osobę i odbierajcie jej ciało i umysł. Używacie ich jako pustych naczyń, żeby znaleźć więcej filmów na YouTubie i usunąć mnie z mojego kanału tu. Będziecie ich już chcieć. Dobra, myślałem, że na bieżąco będę głupoty wymyślać. I tak całkiem dobrze siadło, zwłaszcza jak zacząłeś robić ten fragment z Małgorzatą Dziedzic. Małgorzata Dziedzic, Bilek. Bilek, zginiesz z ręki szalonego klauna. Bez od wybuchu. Ja nie zapomnę zakończenia naszej serii z Castle Crashers i ta Małgorzata Dziedzic jako ta królewna. O nie, to szalony klaun. Zginiesz. Co to pisze? Syner. Tam pisze, zginiesz z ręki szalonego dziedzictwa. Dobra, czy coś tutaj mamy? Festival Yonder. Musimy to zrobić, jest to ich. Okej, okay. Czy mamy jakiś fast travel? Mamy dom Sawyerów. To możemy tam do Toma Sawyera. Właśnie chciałem fast travelu, bo mam jeszcze uzbrojony konwój do rozwalenia. O nie. I on jest taki, że jak się fast travelujesz, to... To się przesuwa. No, on się porusza po całej mapie, więc trzeba go normalnie dogonić. A i w sumie to ma sens, bo to jest konwój. Ale spoko, to weźmiemy Festival Yonder. No Festival Yonder. To mogę go zaznaczyć jako główny. Yonder. A, dobiegniemy. O, zobacz, samochód. O, zobacz, kierowca nie żyje. Głupia sprawa. Smutna buzia. Ale jak to się stało? Nie wiem. Nagle ktoś zaczął strzelać? Nie wiem, napiszemy w raporcie, że... O kurczę, to był cywil. Ja pierdzielę, przepraszam. Napiszemy w raporcie, że popełnił samobójstwo. Dokładnie. Pięciokrotnie w głowę. Tak, to był ostrzegawcze dwa magazynki wymierzone w tył głowy. Dobrze, że nie ma minimapy w tej grze. Od razu się człowiek czuje lepiej, a nie jak w Far Cry 3. Wszystkie zielska na mapie pokazane i człowiek miał frajdę. To było kijowe. No. O, sarnę przejechałem. O, drugą sarnę przejechałem. To skuruj i miej te bejty. Myślisz, że jak sypnę na nią kokainę, to nie będzie problemu i pomyślą, że... Że to był przestępca? Pomyślę, że przedawkowała ta sarna, dokładnie. Jakby ktoś się zastanawiał, co chodzi z tym żartem, policjanci w Stanach Zjednoczonych notorycznie, kiedy zabiją jakiegoś cywila, tym bardziej czarnego, to mają taką procedurę, że sypią kokainę na jego ciało, żeby zrobić argument, że to był sprzedawca narkotyków, który ich zaatakował i potem tak kłamią w raportach. No ale... To jest bardzo powszechny element. Tak się powstrzymuje ganglordów. Dave Chappelle robił perfekcyjnie żarty, że czarny koleś wzywa policję, ponieważ widział jakiegoś włamywacza w niedaleko swojego domu i policja przychodzi i takie otwiera im drzwi i postrzeliwują go i nagle jest takie, że this nigga, czekaj, jak to było? No, jak to this było? This nigga was dangerous, for some he was hiding in this family, for some reason they even have pictures with him. I takie kurwa. Dokładnie tak. And they sprinkled cocaine on him. Dobra, zniszczono kega pod ciśnieniem. They sprinkled cocaine on him just for good measure. Ty to gościu przy swojej stodole miał kega pod ciśnieniem tego silosa z głównym i go nie zniszczył. Że musiał gdzieś się wypróżniać, a jego ten... Właśnie się zastanawiam, jaka jest jego mądrość. Bo tu ma prawdziwego kega i pewnie jest rozwodniony. A do orłów on celuje, dobra. No. A orły można na ten, na pióra skurować. No jaka walka. One of these damn vultures gobbled up the key to my barn. Serio? Look, it's a long story. Let's just say I was... Jakim cudem orzeł wciągnął klucz? Niepokoi mnie to, że on ma Red Star na swojej przyczepie. Trochę to zalatuje komuną. Ty, serio, strzelba jest taka celna? Tak. Ze strzelby właśnie, tak wiem, że ze śrutówek i garłaczy można, ale... Ha, to pióro, okej, czyli to nie był ten, bo już się zdziwiłem, że za pierwszym razem bym załatwił właściwego sępa. Okej. I po tamtego trzeciego nawet nie ma co iść. Wejdź do... domu. Wezmę sobie... A co ty w stodole czy w oborze mieszkasz, że drzwi nie zamykasz? Może ci klucz zjadają? Zwierzę polskie, nie? Czy masz safe, kolego? Jesteśmy tu bezpieczni u ciebie. Are we safe? Oh, good one.
Wiem, jestem specem od takich żartów. Takich smutnych żartów, takich suchych. Możesz zawsze popić, nie bronię. A tak się akurat składa, że mam jeszcze herbatę i ja sobie ją z chęcią popiję. A ja mam uśledzenie w stopniu znacznym. Czekaj, gdzie tutaj jest spawarka? Nie ma nic lepszego niż liściasta herbata zielona. Muszę zespawać kłódkę, poczekaj. To działa. No! Spawałem kłódkę, chłopie. Jestem prostym mężczyzną, biorę strzelbę i celuję w głowę. Znaczy w przedmiot, który chcę usunąć ze swojego życia. To, że akurat wtedy to było moje dziecko, to nie jest moja wina w wysokim sądzie. Dobra, czyli teraz musimy wrócić z powrotem do Folsend. Yep. Okej, okay, to w sumie spoko. Ja sobie posiedzę na kipie, na kuckach, więc mnie nie wykryją. Raczej. Festival Yonder to jest troszeczkę parodia, tylko ale... Tylko nie wjeżdżaj do wody, proszę. No, ale autentycznie w Montanie i właśnie tych terenach takich, można zażartować, w Southener, są właśnie festiwale jedzenia dziczyzny. Jedną z takich bardziej popularnych to jest festiwal wiewiórek, w którym przygotowywane jest mięso wiewiórze i mięso krucze na różne metody. I potem są, no wiadomo, te festyny, w których właśnie są oceniane te potrawy. Z kolei bardziej w centrum i na zachodzie Stanów Zjednoczonych są... O! Pomóż! Dobra, szanuj. Już wyciągam broń i strzelam. Bardziej popularne są wszelkie maści ryby i owoce morza. No wiesz, co kraj to obyczaj. U nas na przykład mamy festiwal ziemniaka pieczonego albo bigosu. I ktoś, kto by się miał zapytać, czym jest bigos, to mógłby się zacząć pukać w głowę. Co wy chopy jecie? Bridges. Znaczy nie, akurat w znaczy dobra, nie wiem jak na wschodzie Stanów Zjednoczonych, ale na południu jest, na przepraszam, nie, na południu, przepraszam, jest kiszonki wszelkiej maści są jak najbardziej bardzo popularne. Do tego stopnia, że nawet mają coś takiego jak kiszoną, kiszone, jak to się nazywa? Kawior. Jest o, wielki, kurczę. Obrzydliwy, naciągnięty i jest obrzydliwym jedzeniem, ale jest popularny, bo to jest tradycja tamtejszych rodowitych Indian i miejscowych, którzy byli w tamtym terenie, jeszcze przed Amerykanami. To wiesz co? To mi przypomina pewną historię taką z życia wziętą, że w Wielkiej Brytanii oni nie wiedzą, jak można jeść zupę ogórkową, bo to jest zupa ze zgniłych ogórków. I takie popy ogórkowa z ziemniakami albo z ryżem. Czego nie rozumiecie? Oni nie wiedzą, jak można jeść pić maślankę. Ziemniaki to z czym, przepraszam? Bo u nich maślanka to nie jest taka jak u nas, że to jest w pewnym momencie fermentująca na śmietanę mleko. Tylko no. U nich to jest autentycznie połączone masło kwaśne, nie solone z mlekiem. I to nie jest zupełnie to samo. To jest zupełnie co innego. To jest jak masa do ciasta. Jestem policjantem, zabrałem $34 z kasy, bo uznałem, że może... Trzeba konfiskować takie rzeczy. Tak, trzeba konfiskować, bo mogą być wykorzystane... Do kupna narkotyków na przykład. No. I to już wystarczający jest argument dla policjanta, żeby no, zarekwirować... Znaczy dla mnie też. Nie rozumiem, ja mam problem, żeby zauważyć, gdzie to jest błąd. I fail to see the logic here. There is no logic there. Shovel Wolf. Dobra, co trzeba do shotguna kupić? Większy magazynek. Definitywnie. A właśnie, bo tutaj można mieć tylko i wyłącznie albo... Chociaż? Nie wiem, czy... Nie, można mieć jednocześnie tłumik i magazynek. Dobra. Tak, można. Można mieć właśnie na spasie tłumik, magazynek i kolimator, więc jest naprawdę fajnie. Jaką chcesz sobie broń pistoletową? Może jakąś dziewięć... Gościu, nie chcę ci zrobić krzywdę, wyłaź. Ja? Nie, po prostu gościu stał w drzwiach i nie mogłem wejść do środka. W sumie mogę Lugera sobie kupić później. No w sumie możesz. Bo do niego tłumik też można z tego co wiem kupić, nie? Jak najbardziej. Elegancko. Patrzę na tymi innymi bronikami, jakie tu są. Gdzie jest kurde ten jeden pistolet? Nie mogę go znaleźć. A jaki? To ci może podpowiem. Wiesz co, rewolwer właśnie z tych Unreleased był jeden. Taki króciutki, a, czy... W gwiazdce będzie, dobra. Tutaj powinien gdzieś być. Tutaj jest, dobra. Ile kosztuje? 3000, dobra. Za niedługo się zdobędę. Handkona na obanona.
Dawno też się tak nazywa. Tak, Hand Cannona Obanona rzeczywiście, Magnum 44. Który te same obrażenia co ten, który mam aktualnie, króciutki. Bardzo logiczne, prawda? Dłuższa lufa wcale nie zwiększa celności i siły wyrobu. Nie, no to jest dokładnie jeden do jednego, dlatego ludzie ucinają lufy. Bo mogą za mniej wagi mieć dokładnie te same parametry, nie wiem o co chodzi. Czy penisa jak sobie utnę, to tak samo będzie działać? Wydaje mi się, że tak. Będziesz jeszcze bardziej jurny dzięki temu, bo będziesz miał mniej wagi. A nie, mnie się wydaje, że raczej dostanę depresji i potem się powieszę w pokoju. O, może tak być. Niewykluczone. A przed tym wszystkim napiszę post na Twitterze, że dziwię się, że po usunięciu penisa i jąder nie mam popędu seksualnego. No ciekawe, jakim cudem to się stało? A gdzie się produkuje testosteron, mi powiedz, w uszach? No nie wiem. Nie wiem, chyba jakiś widz. Żyjemy w czasach, w których, znaczy przeważam w kraju, w którym mogę sobie autentycznie z tego żartować. I jeżeli ktoś cię o to dojebie, to będą naprawdę malutkie procenty osób. Gdzie w Stanach naprawdę możesz iść za to do więzienia, to jest niesamowite. Bo obrażasz uczucia. Naprawdę, patrz, w Rosji możesz obrażać ludzi i naprawdę bardzo musisz się postarać, żeby cię wysłali do pierdla za to. Ale nie, powiedz coś złego na Słońce Narodu, powiedz coś złego na Putina, I dare you. Od razu lecisz do gułagu, ale w Stanach z kolei możesz zrobić, mogą odkopać twojego tweeta sprzed, nie wiem, 12 lat, jak miałeś 7 lat. I napisałeś, hehe, dzisiaj powiedziałem w Call of Duty na czacie N-word i teraz jesteś 48-latkiem, tyle lat minęło i takie, o, musimy cię skancelować, cały twój biznes jest zniszczony, a policja przejmuje wszystkie twoje pieniądze w zapasie. No. I takie, Stany Zjednoczone, to jest absolutna parodia, co teraz jest. Cancel culture jest chyba najgorszą taką parodią, to nawet nie jest The Onion, to jest, nie, jak to się nazywa? Ten serial. Black Mirror. To jest tak, dosłownie Black Mirror. To nie jest czarne lusterko nawet, bo czarne lustro chociaż jest udawane. A to jest na żywo, naprawdę. Musimy uwolnić krowy, bo byki muszą posuwać krowę, kiedy będziemy je zabijać. Okej. Zabiłem jednego byka przed, przepraszam. Muzyka. Ruchy. Oh yeah. O nie, one chcą się z nami napierdalać. To jakieś byki Tyrony. Wolą się bić z białym człowiekiem niż ruchać. Dobra, może tamten się jakoś zainteresuje. No kopulujcie. Odsuń się od niego. Ty jesteś jak teraz taki biały simp, takie Tyron cię bije i takie wypierdalaj z pokoju, rucham twoją żonę. Tak. Ty no zostaw mnie, Tyron. Ciekają przy tej muzyce. Proszę, nie. Już? No patrz, odleciałem. Dobra. Zaraz będą się zdręgolić. No mam nadzieję. Krówka do mnie idzie. Co, krówka też mi będzie chciała? O! Co jest, kurwa, raz, dwa, trzy? O, tam się chyba ruchają. Tak, jest, zabij. Jest! Yeah! Zaliczyło mimo wszystko. I nie liczy się. Sceny grzmocenia się zwierząt, więc będziesz miał monetyzację. Tak. Ciągnika naprawdę z kosiarką? Okej. Okay. Tak, musisz przejechać go. Nie ma problemu. Bycze jądra w strachu muszą być teraz. Ponoć takie smakują lepiej, nie wiem, nie znam się. Nic nie smakuje tak dobrze jak mięso zwierzęcia, które było w tak nieludzkim stresie, że mięso jest całkowicie aż przezroczyste od adrenaliny. Mam tylko pytanie, czy te byki są zainteresowane czymkolwiek, czy tak średnio? Średnio, zabij po prostu. No nie mogę. Jak nie możesz? Przecież nie jesteś przy byku. No róbcie coś razem, do nie something. Muszą się grzdzić już, już masz jądra. Na pewno? Się byka. Przejedź go. Okej. Okay. Jak zeteleportował się, jebany. Za pomocą ognia, a wiesz co jest najlepsze? Mam palnik. Trochę niehumanitarne, ale tak mięso się robi. Au. Bo mięso i tak będzie gorzkie od adrenaliny, to przynajmniej będzie gorzkie od spalenia. Jej! Ej, zadziałało. Czy jestem geniuszem? Ała, pali mnie. Zajebiście. Porozmawiam z Case'em. Wiesz, ja naprawdę się spodziewałem, że każdy byk będzie musiał kopulować i być jednocześnie rozjeżdżany. To jest, kurde, potrzebujemy jąder byka, który posuwał w tym momencie i jednocześnie był podpalony żywcem. No, dlatego ja myślałem, że to naprawdę jest takie absurdalne, już naprawdę, że nie dość, że byk zapina krowę, to jeszcze musisz go przejechać tą kosiarką,
i później jeszcze go podpalić. Co z ekstra kremem, nie? Po przejechaniu kosiarką. No, trochę tak. Jerome. Dlatego wyczułem taką, nie wiem, abstrakcję lekką, ale uważałem, że to może ma sens gdzieś z którejś strony. Dobra, furgonetka. Nie, to już ten dystans to można przebiec no. I akurat skończyć całą tą preriową podróż. Spodoba ci się to. A to już jest finał tej gałęzi, czy jeszcze będzie jedna podmisja? Dobrze wiesz, że każda ta misja jest unikalna i ma specjalne jakieś zakończenia, no nie? Albo jakiś swój smaczek, to tutaj też będzie cudowne. Będą jedli te jądra, prawda? W ogóle będzie cała zabawa. Taka typowa wiejski festiwal, okej, okay, widzę. Dobrze się państwo bawią? O, jakieś chipsy. Ten jak tym nożem wywija. Ty, jakie to są chipsy? Famous taste. A! Barbecue, vinegar i cheese chips. Dokładnie. Famous taste. Moje ulubione. Myślę, twój shotgun wygląda jak Nerf gun. Dziękuję. Testy festy. Testy festy. Ale obrzydliwy jest. Can't wait to pop one of them. No to popnij sobie tego juicy ballsa. Popnij go. Kilka drinków później. To nazwa questa, rozumiem. Oczywiście, że tak. Lufa pyta... Ojo, wypij shota. Lufa pytanie. Travis, walisz lufę na leżąco? Nie mogłem wypić. Rozczarowanie. Do balonów! Woo! Chyba jest za ciebie. Powiem ci, że fajne. Musimy z procy zacząć strzelać do ludzi. I nie mówię tu o grze. I to jest dobry żart. No taka krótka zabawa. Ale nie, to akurat fajne. Podobało mi się strzelanie z procy do balonów. O, jeszcze lufę na leżąco. Lufa na leżąco ze świnią. Co się stało z panem Pitchakiem? Kurde. I to, ten wodny dźwięk od tyłu. Ten kurwa knurkę. To było picie z widzami z Rojem. Knurkę jest z nami. Knurkę, nasz przyjaciel. Podoba mi się to, że rzeczywiście mają te... Ty, Jelonek też... Nie, to koza. Koza też ma urodzinową czapeczkę. Goat Simulator. Jest spizga. Chcesz być na miniaturce z kuską? To nie tylko jest czapeczka, ale cały sznurek wokół szyi. To mi się podoba. Będę miał miniaturkę. Specjalnie. Na ten jeden materiał po raz pierwszy. Ty, tarza się. Piniok. Też chce się tak wytarzać. No w sumie po angielsku pies to pig, więc jesteś w swoim żywiole. Wydaje mi się, że przetłumaczyłem nie że gliniarz, tylko że tylko pies. Że pies. Instynktownie. Pigs. No ale syf pozostawili sobie, jakbyśmy byli w Polsce. Oczywiście, że tak. Kto kurde sprząta po pijaku? Zobacz, wiatraki, witamy. O co chodzi? Wiatraki, witamy. Bardzo... O co chodzi? Ile tam czasu na nagraniu? Chcesz skończyć? 48, 33. Na styk jest, mi się wydaje. No, bo teraz już nie musimy z nikim bardziej dogadać. Po prostu to, że walnęliśmy Luja na leżąco, to jest koniec. Nie, tak? to wszystko, bo po prostu cały quest polegał na tym, że musimy odnowić tą normalność, jaka była przed rozwinięciem się tego kultu i codziennym strzelaniem. Chyba wolę ten kult i codzienne strzelanie. Pierdolisz, kurde, alkohol dostaję za darmo i mogłeś postrzelać. Lufę na leżąco mogłem. Otwórz ryj tej! Bonus! Otwieraj ryj! Lufa pytanie, Pakul TV, już wkrótce, czekajcie. No. Co się stało z panem Witczakiem? Dobra, wezmę sobie zwinne palce, kupię. Bo posiadam ten perk w prawdziwym życiu, a przyda mi się do szybszego otwierania sejfów, żebyśmy oszczędzali nasz czas. Czaszek pewnych ludzi, trigger fingers. Tak, dokładnie. Skąd wiedziałeś? Nie wiem, jakoś tak mi się w głowie przywidziało. A, ugryz mnie. A się na pięści z nim bije. Paczek, jestem kozak. A ja jestem policjantem, więc strzelam do kolesia, który honorowo chciał się z tobą bić na pięści w barze. Ale jestem policjantem pod tym.
pod przykrywką, bez umundurowania, więc jestem całkowicie usprawiedliwiony w tym, że zabiłem osobę nieuzbrojoną. Bo byłeś pod przykrywką. Oczywiście, że tak. On musiał się domyśleć. Undercover cop to jest chyba najlepsza metoda na to, żeby zabijać ludzi publicznie i nie ponosić za to odpowiedzialności. Nie, najlepsza metoda, żeby zabijać ludzi, to suicide by cop. Change my mind. Znaczy, to musisz liczyć na to, że to się wydarzy. Chociaż nie, możesz powiedzieć, że to był tak, bo teraz nie musisz nawet ze sobą kokainy nosić i ją marnować. Po prostu powiedz, że to było suicide by cop, no sorry. No kurde, racja, suicide by cop. No dobra, no to naprawdę chyba mam wszystko... nadzieję, że jakiś policjant ogląda tą serię i się zdenerwuje i nie będzie brał tego jako żart. Takie tak, autentycznie... tak jak inne nasze serie oglądał Hycel i też brał jako żart to, że psy były łapane. No słuchaj, dobre mu wspomnienia z pracy dawaliśmy, kiedy jeszcze mógł pracować w tym zawodzie. Ach, kiedy był ojcem. Remigiusz, nie zmieniaj się. Ej, ale w sumie wiesz co teraz... Zanim jeszcze zakończę ten materiał, to chciałbym to skwitować tym, że przypomniał mi się ten film, co niedawno był wstawiany. Znaczy niedawno, pewnie z datą publikacji tego, to już były parę miesięcy temu. Ale co składali razem tego, Kylo Rena albo innego Dartha Vadera figurkę. I się pewien ojciec zapytał syna, a Kylo Ren jest dobry czy zły? I syn odpowiedział, że zły, a tamten się go zapytał, że dlaczego, bo jest czarny, a syn odpowiedział, że tak. Tak samo jak my z tymi czarnymi zwierzętami. On powiedział, że a skąd wiesz, co ten niedźwiedzie? Że on jest zły. Bo jest czarny. No. I Remigiusz taki nervous laughter, ale dumny z syna, że że każdy czarny jest zły. Tak! No ale widziałeś, czarny wilk i niedźwiedź w mieście pogryzły i pastora, i Mary May. No ja byłem zaskoczony. I moje ja myślałem, że tam się nic takiego nie dzieje. A później dopiero zauważyłem, że rzeczywiście tam się to dzieje, takie zanim grube gówno. Zanim ktoś mi coś dopowie, to są po prostu żarty, ale naprawdę powinny być w terenach miastowych orły i wilki. A nie niedźwiedzie. A nie niedźwiedzie, dlatego mnie to tak zdziwiło. No a co tam, jestem sobie w mieście, chcę sobie kupić, nie wiem, kebaba i nagle koło mnie przechodzi niedźwiedź i się wpycha w kolejkę. Normalka. Ameryka. Dobra, to dziękujemy fajnie za odcinek. No, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i daj się karnąć, Travis. Daj się karnąć. Co mam zrobić? Daj się karnąć. Czyli? Pobryką, tym rowerem. A, kurwa. No. Ze złomem. Zjebałem, bo zapomniałem. Fajny masz wehikuł.